Z Piłsudski, Gizd Pierzyński. Lecz wie, człowiek do domu przyszedł, już nic zawracają. Kto to? Wojciech Korfanty? Tak, Wojciech Korfanty. Z powodu braku zaufania władz Rzeczypospolitej Polskiej do pana, w jej imieniu jest pan aresztowany. Nie! Nie proszę! Nie zabierajcie go mnie! Wojtek, Wojtuś, proszę! Nie! Pierwszy raz, co? Nie pierwszy, ale pewnie ostatni. Jeszcze swoim mnie wsadzili. A tyle mówili o wspólnej Polsce. O sprawiedliwej Polsce. O wolności. O takiej, jaką sobie życzyliśmy. Jak założyłem kółko kultury polskiej, w gimnazjum, to mi matury nie pozwolili zdawać. Mówiłem, że nas pismar na stracenie prowadzi. W 1901 roku razem z Dmowskim, znasz pan Dmowskiego, razem z Dmowskim byliśmy w Lidze Narodów członkami. I to właśnie w tym roku, w 1901, pierwszy raz mnie zamknęli i sądzili z dwóch drobnych artykułów. Ale wyszedłem z tego. A, bo pan polityk. Korfanty. Swój polityk. Polski nie oddam. Słusznie, słusznie. Chcesz pan słuchać? To panu powiem. Najpierw Reichstagów w 1918 po wygranych wyborach, a potem na Pawiaku. Nawet Niemcy na mnie głosowali. Nawet sejmować mi się zdarzyło. Mówili, że dyplomata ze mnie przedni. Ale gdy powstańczej gromadzie żal ulał i do walki się rzucili, patrzyłem, jak nieukontentowani spod Opola ze spuszczonymi łbami wracali. Młodzi nie rozumieją dyplomacji. Chociaż dyplomacja to też nie wszystko. Bo wiesz pan, pewna pani, pani Maria, ona w Sejmie non-stop wtryniała mi się co słowo. Matka mnie wychowała, to babsko poszanowałem, co by z wady i afrontu z tego nie było. Jak nie ona, to jej mąż, awanturnik, zobaczył mnie raz w kawiarni. Nie byłem dżentelmenem, nie pozostałem mu dłużny i załatwiliśmy to po męsku. Nieźle mu odpłaciłem. Z nawiązką, można by rzec, i jeszcze za jazgotliwą żoneczkę. I wiesz pan co? Faktycznie, dyplomacja czasem się nie sprawdza. Z czym do ludzi? Ja swoją z samochodu wyrzucić potrafię, a tu proszę, rycerzek. Podobnie ten cały Milan Piłsudski, wielki sługa narodu polskiego. Zamiast wspomagać pracę rządu, to je spowalnia. Oczerniając mnie przy tym przez swoich popleczników. Bylebym tylko jakiś wyrok dostał,
byleby mszedł z drogi. Ale sąd już mnie z części zarzutów oczyścił, tych chorych fanatyków, co nic o Śląsku nie wiedzą. Potem już było tylko gorzej. Zaraz po rozwiązaniu Sejmu, 26 września 30 roku, zawieźli mnie do Twierdzy Brzeskiej. Przetrzymywali, torturowali, chcieli mnie złamać, ale nie dałem się. Nie tak dawno, bo 4 lata temu, jak mnie wypuścili, to emigrowałem do Pragi. Wtedy zmarł mi syn, Witold. Nawet na pogrzeb nie mogłem przyjechać. A teraz ledwie wróciłem, ledwie zacząłem się witać z żoną, no to mnie zatrzymali. Ale zresztą już nieważne, nie ma co roztrząsać. No i co, dalej wierzysz pan w wolną Polskę? W Boga wierzę. A powiedz pan, warto było? Czas pokaże i Ślązacy. No i Ślązacy pokazali. Pokazali, że potrafią. Dzisiaj całe województwo śląskie, metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska i Katowice tętnią życiem. Miasto to pokazuje od lat, w jaki sposób efektywnie łączyć tradycje z biegnącym postępem czasu. Katowice to również ważny ośrodek naukowy i edukacyjny w Polsce, z wieloma szkołami wyższymi i uniwersytetami. Oprócz nauki, kultury oraz rozwoju nowoczesnych technologii, region ten jest pełny licznych imprez, koncertów, eventów organizowanych z rozmachem. Ślązacy pokazali wiele razy swoją siłę i determinację w walce o swoje prawa i wolność. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ludzie bijący się różnymi sposobami o naszą niepodległość, tacy jak Korfanty. Wojciech Korfanty pochodził z górniczej rodziny z Siemianowic, a dzięki wykształceniu i silnej osobowości dostał się do polityki. Od zawsze lubował się w kulturze polskiej i języku. W młodym wieku czytał polskie książki, korzystając z słownika niemiecko-polskiego, a niedługo później prowadził działalność propolską w niemieckiej szkole, w której wówczas się uczył. Na studiach w Berlinie i we Wrocławiu związał się z Polonią, co ukształtowało jego poglądy i popchnęło go do aktywności politycznej. Swoimi płomiennymi przemowami i skutecznością podbił serca wielu ludzi. Korfanty przez wiele lat niezłomnie walczył o sprawę polską. Po I wojnie światowej, gdy Polska odzyskała niepodległość, Korfanty stał się jednym z ojców odtwarzającej się Rzeczpospolitej. Zaraz obok Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Jana Ignacego Paderewskiego czy Wincentego Witosa był jednym z najważniejszych polskich polityków. Przez pierwsze kilka lat istnienia II Rzeczpospolitej Polskiej Korfanty sprawował władzę na Górnym Śląsku. Był działaczem chrześcijańskiej demokracji, piastował mandaty poselskie do Sejmu Śląskiego w Katowicach oraz do Sejmu i Senatu RP. Dwukrotnie został mianowany wicepremierem za czasów drugiego i trzeciego rządu Wincentego Witosa. Piłsudski był przeciwnikiem polityki gospodarczej Korfantego, co było przyczyną ich wieloletniego sporu. W drugiej połowie lat 20. represjonowano Korfantego, próbowano mu udowodnić oszustwa finansowe, jednak bezskutecznie. Podważano również jego zasługi w trzecim powstaniu. Wszystkie te działania miały na celu depopularyzację Korfantego kultem Piłsudskiego. W ramach walki z opozycją 1930 roku aresztowano Korfantego i skazano go w Twierdzy Brzeskiej. Po wyjściu na wolność nie zaprzestał swojej działalności. W 1935 roku opuścił Polskę i udał się na emigrację do Czechosłowacji. Cała działalność przeciwko Korfantemu była bezowocna, ponieważ nie dało się wymazać z pamięci Ślązaków kogoś, kto tyle dla nich zrobił. Korfanty! Thank you.
Ludzie, tragedia się stała. Korfanty nie żyje. Korfanty martwy. Korfanty nie żyje.